Dzień dobry, ja nazywam się Agata Diduszko-Zbierska z Krytyki Politycznej i chciałam tylko powiedzieć dwa słowa wstępu. Jedno jest takie, że tę debatę, co jest dla nas bardzo ważne, organizujemy we współpracy z Instytutem Teatralnym i Centrum Myśli Jana Pawła II, dlatego że zależało nam na tym, żeby ten dialog był rzeczywiście naprawdę dialogiem różnych światopoglądów, nie tyle różnych między nami, a Instytutem może Teatralnym, ale między nami, a Centrum Myśli to jest Marcin Nowak z Centrum Myśli Jana Pawła II, który z nami współpracuje. Bardzo mi miło. Wykorzystuję tę okazję, żeby powiedzieć, że jutro odbędzie się druga debata, którą współorganizujemy z kolei po drugiej stronie ulicy w Centrum Myśli. Ona się nazywa Dialog w czasie wojny. Więc to są takie wspólne nasze projekty. A druga wiadomość jest taka, która mam nadzieję będzie też dla Państwa interesująca, że planujemy wydanie książki na temat, który jest, to robimy wspólnie z Instytutem Teatralnym, która ma jeszcze głębiej i jeszcze więcej na temat, który, o którym Państwo będą dzisiaj dyskutować, a gości przedstawił już Tomasz Staniszyński. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na debacie Piknik Goligora, religia i sztuka w przestrzeni wspólnej. Pani profesor Monika Płatek, wykładowczyni akademicka w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Joanna Metkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, krytyczka sztuki, kuratorka wielu wystaw. Sebastian Duda, teolog, biblista, związany z Katolickim Uniwersytetem w Lowaniu w Belgii. I ksiądz profesor Witold Kawecki, kierownik Zakładu Teologii i Ewangelizacji Medialnej, twórca specjalności teologii kultury. Chciałbym zacząć tę naszą rozmowę od cytatu. Będziemy oczywiście się zajmowali relacjami pomiędzy religią a demokracją, religią a sztuką. I właśnie od takiej próby zdefiniowania tych relacji pomiędzy religią a demokracją chciałbym zacząć. Cytat pochodzi z książki Demokracja w cieniu Kościoła, której autorką jest zmarła niedawno profesor Barbara Stanosz, filozofka i logiczka, współzałożycielka pisma Bez dogmatu wraz z profesorem Bogdanem Kolejczukiem. Pani profesor Barbara Stanosz ten tekst, którego fragment Państwu przeczytam, napisała w 1994 roku. Ja sobie wtedy przypominam, że zarówno profesor Barbara Stanosz, jak i profesor Bogdan Kredeńczuk, w ogóle środowisko ówczesnego Bez dogmatu, to było środowisko postrzegane jako niezwykle radykalne. Takim dominującym sposobem myślenia o relacjach między religią a demokracją, czy kościołem a demokracją, no to było raczej myślenie w duchu, powiedziałbym, bardziej taki liberalny czy kościelno-otwarty. Natomiast poglądy Stanoszowej czy poglądy Kredeńczuka, którzy w sposób otwarty twierdzili, że pomiędzy religią a demokracją jest konflikt i to konflikt nierozwiązywalny, były uznawane za ekstremy. Dziś wydaje mi się, że ten język wypracowywany przez nich jest językiem w pełni akceptowalnym, już nie postrzeganym jako język radykalny, a wiele zjawisk, które będą także tematem naszej dzisiejszej rozmowy, no na pewno na to wpłynęło, że tego typu język jakoś stał się bardziej powszechny. To cytat, a ten cytat poddaję pod refleksję i dyskusję Państwu. Konflikt między instytucją Kościoła katolickiego i modelem nowoczesnej, liberalnej demokracji jest autentyczny i głęboki. Interesy i aspiracje każdej ze stron tego konfliktu są niszczące dla drugiej. Nie ma tu jednak pełnej symetrii.
sytuacja Kościoła w tym konflikcie jest mniej dramatyczna niż sytuacja demokracji. Pojednanie może przynieść Kościołowi duże korzyści lub znaczne straty. Demokracja ma do stracenia wszystko lub nic. Równość obywateli nie jest bowiem, wbrew żartowi z folwarku zwierzęcego, pojęciem stopniowalnym. Ludzie nie mogą być równi i równiejsi. Mogą być tylko równi lub nierówni. Wolność człowieka jest wprawdzie stopniowalna, mierzy się bowiem sumą przyznanych mu swobód różnego rodzaju, jednakże poniżej pewnego progu suma ta przestaje być wolnością, stając się zniewoleniem. A właśnie te dwie wartości są ogniskiem konfliktu, o którym mowa. Kościół żąda dla siebie wielu rozmaitych przywilejów, tymczasem demokracja nie może mu przyznać żadnego przywileju, nie gwałcąc zasady równości obywateli, to jest nie przestając być demokracją. Kościół chce też, choć nie nazywa rzeczy po imieniu, zredukować wolność jednostki do rozmiarów, przy których nazywanie jej nadal wolnością jest nadużyciem językowym. A demokracja dopuszczająca zniewolenie człowieka to contradictio in abiectio. Czy zesencjalizować ten przekaz? Wobec tego zesencjalizuję do pytania, czy pomiędzy Kościołem, religią a demokracją jest konflikt? Czy ten konflikt trwa w dzisiejszej Polsce? I czy możemy sobie pomyśleć jakieś kompromisowe sposoby rozwiązania tego konfliktu, czy też nie? Wyznaczać. Pani profesor Monika Płatek. Pani spojrzała na mnie tak znacząco. Ale już nie będę czytał. Czy pomiędzy religią a demokracją istnieje konflikt? To jest pytanie abstrakcyjne, takie powiedziałbym, z zakresu historii idei. Czy to już takie upraktycznienie, czy ten konflikt dzisiaj w Polsce Anno Domini 2014 trwa i czy możemy sobie pomyśleć jakieś sposoby kompromisowego rozwiązania tego konfliktu, czy też ten konflikt jest do takiego kompromisowego rozwiązania niemożliwy? Czyli zadał Pan tak naprawdę trzy pytania. To są pytania różne, dlatego że pytanie o to, czy jest konflikt pomiędzy demokracją i religią, może być, ale nie musi. I myśląc przykładami, przypomina mi się od razu pastor sprzed 2 miesięcy w miejscu, gdzie na bardzo niewielkim terenie jest ponad 33 różne kościoły, który zaczął swoje kazanie w ten sposób. Mija 10 lat, odkąd jesteśmy razem, to 10 lat do wiernych swoich mówiąc. Minęło mi jak 10 miesięcy. Ale te 10 miesięcy, 10 lat temu, kiedy wiedziałem, że mój kościół w Kalifornii zostanie zamknięty, że mam żonę i trójkę dzieci, że nie wiem, gdzie będę pracował, nie wiem, jak sobie poradzę, bo dla mnie jak 10 lat. I prawdę mówiąc, nie ma tam żadnej przeszkody pomiędzy religią a demokracją. Co więcej, myślę, że w wielu religiach, nie tylko w religiach chrześcijańskich, można znaleźć ogromnie dużo coś przeniesionego do demokracji, właśnie na przykład z nauk Chrystusa. Prawda? Ale myślę, że gdybyśmy pogrzebali głębiej, znalazłoby się sporo religii, które by to też dawały. Czyli są to religie, które tak naprawdę, czy naprawdę łamią pewne przyzwolenie na nierówność, czy łamią przyzwolenie na dyskryminację, czy łamią przyzwolenie na niewolnictwo. I myślę, że będziemy mieli różne spojrzenie w zależności od tego, co będziemy widzieć, pewnie w zależności od tego, kto będzie mówił i do czego się odnosi. To jest jedno. Teraz drugie pytanie to jest, czy jest konflikt pomiędzy demokracją i Kościołem katolickim. I znów uprę się w ostateczności, że tak jak to jest dzisiaj, to wygląda, że ten konflikt jest. Natomiast jego być nie musi. Jeżeli byśmy potraktowali konstytucję na poważnie, wyobrażam sobie, że jest możliwe, aby znów odwołując się do słów Chrystusa, zostawić cesarowi cesarskie i zająć się swoim. Czyli problem polega na tym, o
czym pisała, ja teraz wszystko powtarzam. Profesor Łętowska w sposób doskonały, ja w sposób niedoskonały to powtórzę. Że w dzisiejszej przestrzeni publicznej mamy do czynienia z Kościołem, który w zależności od tego, jak mu jest wygodnie, zakłada inną czapę, inny kapelusz, to chyba kapelusz się będzie nazywać. Raz to jest kapelusz niezależnego, nie mającego nic wspólnego z rzeczywistością publiczną ciała, który się zajmuje tylko duchem. Innym razem jest to jednakże ciało, które bardzo głęboko ingeruje w sferę życia publicznego, nie biorąc za nic odpowiedzialności, a co więcej dbając głównie o swoje interesy. Średni ksiądz płaci 236 zł podatku, średni Polak Polka płaci ponad 2000 podatku, więc jest to wygodne życie bez żadnej odpowiedzialności z dążeniem do ingerowania dość głęboko w sferę zarówno moralną, tu bym jeszcze się pogodziła, że możemy dyskutować, ale również praktyczną, prawda? W gospodarkę, w edukację i to już jest ta sfera, która rzeczywiście wywołuje konflikt. I trzecie pytanie odnosiło się do? Do tego, czy jest możliwe kompromisowe rozwiązanie tego konfliktu. To nie musi być kompromisowe. Ono może być bardzo dobre w momencie, kiedy zaczniemy przestrzegać literę i ducha prawa. Kiedy, przepraszam Państwa, nie będę czytała długo, ale kiedy zrobimy nawet to, bo chciałabym powiedzieć, że bardzo wiele osób uważa, że konkordat jest czymś, co nam przeszkadza w rozwoju demokracji. Nie, konkordat nam nie przeszkadza w rozwoju demokracji, to co nam przeszkadza, to że tego konkordatu nie przestrzegamy. Natomiast konkordat w swoich pierwszych przepisach mówi bardzo wyraźnie, że on jest zapisany, mając na uwadze to, że będzie on realizowany z poszanowaniem praw człowieka i podstawowych swobód oraz wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych. Uznajemy, że fundamentem rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa jest poszanowanie godności osoby ludzkiej i jej praw. Co więcej, nie wtrącamy się w swoje dziedziny. Organizowanie artykułów... Nie będę Państwu wszystkich artykułów czytała, natomiast Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że państwo i Kościół katolicki są każde w swojej dziedzinie autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach. Nie wtrącamy się w swoje działania. I tu chcę powiedzieć ostatnią rzecz. Rzeczywiście, rozumiejąc instytucję, jaką jest Kościół, sam się nie dziwię, że chce jak najwięcej, płacąc jak najmniej za to. Natomiast to jest już apel w tym momencie, jednak do władz, żeby respektowały przestrzeganie prawa, które żeśmy podpisały. To wymaga od obu stron respektowania. Ale wydaje mi się, że większy obowiązek spoczywa na władzy cywilnej. Ja może przeniosę się na dziedzinę, którą się zajmuję. W sztuce, w kulturze współczesnej mamy do czynienia z czymś, co zostało zdefiniowane jako wojny kulturowe. I ja w sobie też mam raczej taki dosyć optymistyczny pogląd, że kompromis na jakichś zdrowych zasadach na gruncie prawa jest możliwy. Tym bardziej, że my w sztukach wizualnych mamy za sobą długą historię i taką historię tych wojen kulturowych od lat 90. jak obserwuję, to muszę powiedzieć, że było gorzej. To było gorzej po obu stronach. Skandale były ostrzejsze, państwo nie stawało po stronie artystów i w latach 90. instytucje sztuki nieliczne wtedy, które odważały się na jakieś bardziej radykalne gesty, radykalne artystyczne akcje działały na zasadzie takiej oblężonej twierdzy. Artyści też raczej byli bez szans, a oczywiście jako przykładem taki skrajny jest proces, który wytoczono artystce Dorocie Mizarskiej, który jest do dzisiaj po pierwsze traumatycznym doświadczeniem całego środowiska, a po drugie hańbą, żeby artyście za pracę artystyczną wytaczać proces, skazywać ją na grzywny, prace społeczne, były próby skazania na karę pozbawienia wolności, absurdalne po prostu sytuacje, ale to jest przeszłość. I to, co się zmieniło, to po pierwsze rzeczywiście bardzo poprawiło się postrzeganie, czy postrzeganie to oczywiście też,
ale przede wszystkim przestrzeganie prawa, przestrzeganie wolności wypowiedzi. I przez ostatnie 10 lat, mimo rozmaitych ataków na instytucje artystyczne, ale też ataków, których to było mniejsze nasilenie, takim może kuriozalnym przykładem to, co się wydarzyło całkiem niedawno, kilka miesięcy temu w Centrum Sztuki Współczesnej, kiedy obiektem ataków była praca Jacka Markiewicza sprzed 20 lat. I nagle jakby mieliśmy taki flashback skandali sprzed 20 lat, tylko że teraz reakcja była inna. No, było doniesienie do prokuratury, to już nie pociągało za sobą procesu wobec artysty. Szczególnie, że artysta już jest zupełnie kim innym, w innym miejscu w życiu i to była praca, którą wypożyczono, żeby pokazać na wystawie, także próba oskarżania to byłoby już szczególnie nie na miejscu. Ale zmieniła się też druga rzecz, że zmieniły się instytucje i one już nie działają na zasadzie oblężonej twierdzy i takie próby szukania języka oraz próby rozumienia instytucji jako przestrzeni wspólnej właśnie, która nie będzie reprezentowała poglądów jednej grupy. Nie dlatego, że instytucja nie ma tożsamości albo pracujący czy reprezentujący ją kuratorzy, artyści nie mają poglądów, a dlatego, że można wyjść już z tej stwierdzy i próbować dialogu. Nie ma wielkich sukcesów w tej dziedzinie, a najlepszym przykładem jest oczywiście Golgota Piknik, ale przynajmniej jest już taka inicjatywa czy próba szukania sposobów dialogu. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej takim najbardziej znanym przykładem jest nasza wystawa sprzed 2 lat, Nowa Sztuka Narodowa, kiedy staraliśmy się przyjrzeć czemuś, co tradycyjnie w nowoczesnych instytucjach sztuki jest uważane za niesztukę, czyli taki rodzaj ekspresji artystycznej, która czerpie z innych źródeł ikonograficznych, która się nie odnosi nie ma źródeł we współczesności. Staraliśmy się na różnych prawach pokazać takie artefakty, na przykład dużą grupę projektów pomnika smoleńskiego albo rozmaite inne, albo na przykład taką ikonografię związaną z kulturą stadionową. I to była próba tłumaczenia po pierwsze źródeł, to jest rodzajem powiedzmy naukowej działalności muzeum, ale po drugie przyciągnięcia innej publiczności i z wykreowania dialogu. Więcej wykreowaliśmy konfliktu i dyskusji przy okazji tej wystawy, ale to jest taka próba, która pokazała nam, że jest możliwe wyjście z własnego dyskursu. Znaczy, to są pierwsze kroki, na razie tyle. Konflikt jest, to nie ulega wątpliwości i on jest ostry i są ofiary, jak Dorota Nieznacka jest tego przykładem, ale być może trzeba próbować. Może tyle na razie. Na pytanie pierwsze, czy istnieje taki konflikt niezbywalny między demokracją i religią, w szczególności między demokracją i katolicyzmem, no, tego pytania nie można po prostu traktować, czy odpowiedzi na pytanie zupełnie jak historyczne. To znaczy, powiedzmy, no, w moim środowisku, jestem związany z więzią, czasami nazywany jest, nie wiem, katolicyzmem otwartym albo czymś takim, jest bardzo duże przywiązanie do samej idei demokracji, do instytucji demokratycznych, ale uważam, że to przywiązanie obejmuje taką ideę i taką postać tych instytucji, jakie zaistniały, jakie realizowały się u progu lat 60. zachodniej Europy. To znaczy, jest pewien ideał demokratyczny, który się przejmuje, natomiast nie widzi się jakby tego, że coś się później stało, że nastąpił pewien los. A dlaczego ten akurat model z początku lat 60. odpowiada wielu ludziom, odpowiada mi Tadeuszowi Mazowieckiemu? A no dlatego, że uważano, nawet jeżeli nie wypowiadano tego wprost, uważa się tak dalej, że ten model sprzyja promowaniu aksjologii chrześcijańskiej.
że w pewien sposób demokracja jest wsparciem dla tej aksjologii, nawet jeżeli dochodzi do takich częściowych, cząstkowych konfliktów, no to ona po prostu promuje coś, co jest chrześcijańskie w gruncie rzeczy. W tym sensie, nawet jeżeli nie jest kontynuatorką pewnej formy sojuszu, historycznej formy sojuszu tronu i ołtarza, która się wykształciła w IV wieku, wszyscy to wiemy, przez pierwsze 300 lecia chrześcijanie się nie interesowali polityką. Nie mamy po prostu przez pierwsze 300 lecia istnienia chrześcijaństwa. Nie mamy właściwie żadnych, no, poza paroma takimi przypadkami, kiedy, nie wiem, biskup współpracował z rzymskimi pretorami w sprawie cmentarza i pochówku, to nie mamy po prostu takich przykładów, żeby chrześcijanie wchodzili w instytucje polityczne. Nie ma. Byli w podziemiu, ale nie zawsze. To znaczy, nie tylko, nie, bo to nie było takie proste, że po prostu, nie wiem, te instytucje państwowe były czasy, prawda, i chrześcijanie po prostu, nie wiem, odwracali się wybrednie. Wiadomo, że dochodziło regularnie do prześladowań co parę dziesiąt lat, no ale generalnie, no, były też czasy takiego pokoju. Znaczy, nie było po prostu, no, zdarzało się tak, że się nic nie działo specjalnego, przynajmniej się robiło. I wtedy oni mimo wszystko nie wchodzili w te instytucje. Sytuacja się zmieniła w IV wieku, jak wiadomo, ze dyktatem mediolańskim i później z uznaniem chrześcijaństwa za religię państwową. I ta sytuacja w różnych formach, w różnych swoich jakby przekształceniach, no, trwała do XVIII-XIX stulecia, jeżeli chodzi o kontekst europejski tutaj. Tak naprawdę, no, był Kościół, religia chrześcijańska, mocno włączone były w struktury państwowe. Od początku tej naszej nowoczesności to uległo zmianie, uległa erozja jakby tego systemu, który przez te paręnaście wieków funkcjonował. Tam część nazywa po łacinie chrystianizm, teraz nie wiem, po angielsku jest nazwa Christendom, żeby po prostu odróżnić to chrześcijaństwo zinstytucjonalizowane, prawda, które, nie wiem, miało swój udział w formach państwowych, to gdzieś znika. I ta nostalgia za tym systemem jest, musimy sobie to powiedzieć, bardzo mocno obecna wśród wielu chrześcijan do tej pory. Mówię o chrześcijanach nie tylko w Polsce, ale gdzie indziej, którzy po prostu, no, tak jak dawniej, nie wiem, tak zwani reakcjoniści byli przywiązani do wąskiego reżimu, prawda, i do króla, tak samo chrześcijanie myślą, że po prostu instytucje państwowe, polityczne powinny być w dużym stopniu z tym elementem chrześcijańskim być obecne, funkcjonować, jak, nie wiem, realizować swoje cele. I tak było w dużym stopniu. Znaczy, jak mówimy o aksjologii, o której ja wspomniałem, się tak opierała, tutaj pani profesor powiedziała to szczególnie, ale na pojęciu godności. Możemy sobie mówić, że ono było tam różne, ale jego w prawie bardzo często nie definiowano. Właściwie do tej pory był taki niedawno spór między prawnikami, któremu się przyglądałem zresztą z dużą ciekawością, w Pałacu Prezydenckim. Godność jest jedyną niezbywalną wartością, godność człowieka, niezbywalną wartością naszej konstytucji, prawda, podanej. Wszystkie jakby są pochodnymi od niej. Nie wiem, czy to można w ten sposób interpretować, no, ale rzeczywiście to godność jest tą niezbywalną wartością jedyną. No i co? No i godności się oczywiście nie definiuje. Było, na przykład, nie wiem, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dużo rozważań na temat godności, czegoś takiego, ale jej także nie definiowano, zakładając cicho, że, no, to jest coś oczywistego. Podczas gdy, to jest bardzo ciekawe przesunięcie, rozumienie godności się zmienia. Godność jako człowieczeństwo zaczyna być definiowana inaczej we współczesnym kontekście kulturowym. Godność to już nie jest człowieczeństwo takie mgliste, godność to jest często na przykład godne życie, albo prawo do tego, żeby nie cierpieć, albo prawo do tego, żeby się realizować. I z tym chrześcijanie będą mieć problem, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o cierpieniu, jako, no, włączanemu, czy niecierpieniu, jako włączanemu w tę definicję godnościową. Dlatego, że cierpienie chrześcijańskie może mieć sens pozytywny, sens zbawczy, soteriologiczny. Wiele osób się na to nie godzi we współczesnej kulturze. No i jest pytanie po prostu, jak pogodzić te dwa odmienne porządki aksjologiczne. Oczywiście, że nie można ich pogodzić. I dlatego myślę, że sednem tego konfliktu jest już sama odmienna postać aksjologii. Jeżeli się tego nie zauważa, mówię o kulturze, no ale
pewien sposób ta kultura będzie wpływać na politykę. Tak, no, jest po prostu rozwój demokracji, no, jakoś tak przebiega i myślę, że to rozumienie, no, inna aksjologia jest coraz mocniejsza. Dla wielu chrześcijan ona jest antychrześcijańska, powiedzmy sobie od razu. Jak na to można zareagować? Można problemu nie dostrzegać i powiedzieć, że no, będzie tak jak w latach 60. gdzieś na początku, gdzie ten konflikt, prawda, no nie dotyczył tej sfery aksjologicznej jeszcze. Albo powiedzieć sobie, nie, to jest w ogóle model straszny. Mamy takie grupy w Polsce bardzo głośne, które powiedzą wtedy, że nie, jedynym dobrym modelem politycznym jest coś, co będzie miało, co będzie miało jakiś taki kształt chrystianina, która właśnie minęła i umarła. Albo no, będziemy próbowali na siłę albo bądź nie bronić się, chrystianizować, bronić, prawda, chrystianizować bądź bronić się przed wtłaczaniem tej nowej aksjologii w prawo, w instytucje polityczne. Czy taka jest sytuacja teraz w Polsce? W dużym stopniu tak. I myślę, że to się będzie pogłębiało. Czy są drogi kompromisu? Są. Ale to są, jakbym powiedział w tym momencie, takie działania taktyczne po obu stronach. Chciał po prostu ubrać coś dla siebie. Czego Kościół wydawał się przez to ćwierć wieku ostatnie stroną mocną. Ale wcale tak być nie musi. Dlatego że społeczeństwo się zmienia. Zmienia się radykalnie. I aksjologia chrześcijańska nie jest już powszechnie przyjmowana właśnie w tym punkcie wyjścia. A to, co się dzieje jakby później, jest, no, zwiększa się akceptacja dla tego, co w chrześcijaństwie jest nieakceptowalne albo trudno akceptowalne. Tu mówimy o tych głównych osiach sporu, wiadomo, w tych przypadkach dotyczących aborcji, eutanazji, tego typu rzeczy. To teraz czas na mnie. Pozdrawiam serdecznie interlokutorów i Państwa. Może maleńkie sprostowanie, ponieważ dzisiaj ja się tak bardzo nie czuję, już tego zakładu już nie ma w teologii ewangelizacji medialnej, a reprezentuję to bardziej, jestem kierownikiem katedry dialogu wiary i kultury, akurat nie w tej debacie, to bardziej to pasuje. Pierwsze pytanie dotyczy wszakże nie tyle sztuki, co właśnie tej najogólniejszej relacji świata, no właśnie, religii, panie redaktorze, chrześcijaństwa czy wiary, czy też Kościoła, rozumiemy katolickiego jako instytucji. To naprawdę rozróżnienie szalenie ważne, żebyśmy nie zrobili sobie tutaj tumultu ogromnego. Wszystkie kościoły i wyznania dalekie, także od chrześcijaństwa, są religiami, czyli większość z nich. Od chrześcijaństwa też, bo w chrześcijaństwie znajdują się jeszcze szersze sprawy niż kościół instytucjonalny katolicki. To po pierwsze. Po drugie, też się tak składa, że od 20 paru lat uprawiam teoretycznie z punktu widzenia akademickiego coś, co można nazwać doktryną społeczną Kościoła, czy też kulturą polityczną, którą wykładam na uniwersytecie, więc nie jest mi obcy ten temat i historycznie, i aktualnie, i praktycznie, i teoretycznie. Dlatego napala pytanie, czy jest wielki konflikt, czy religia się nie może zgodzić z demokracją, czy Kościół jako instytucja ma z tym bardzo poważny problem, to w punkcie wyjścia jako doktryny społecznej Kościoła to jest banalnie proste pytanie. Trzeba powiedzieć nie, nie ma żadnego konfliktu. Wraz z najnowszym nauczaniem społecznym Kościoła, który reprezentuje choćby Jan Paweł II i jego 3 społeczne encykliki, w tym najbardziej Centezji Muzanus, ale także Solicitudo Rei Socialis, Laborem Exercens, to nie będę Państwa zanudzał całą tutaj doktryną społeczną Kościoła. Jest wyraźnie nawet powiedziane, i to trzeba tylko troszkę znajomości rzeczy, że demokracja dla Kościoła dzisiaj jest optymalną formą organizacji społeczno-politycznej. A więc jest tutaj po wielu wiekach takiego pewnego balansowania między krytyką liberalizmu, czy także komunizmu, co było obecne u wielu papieży, jest wreszcie powiedziane, że na dzisiaj to Kościół, nawet Kościół uważa, że to jest optymalna forma organizacji społeczno-politycznej. No więc z takiego punktu widzenia konfliktu nie ma. Co więcej, Kościół uznaje zasady demokracji, ekonomii przedsiębiorczości, której nie chcę nazywać kapitalizmem, może chyba że z ludzką twarzą, ale generalnie te standardy tutaj są zachowane.
Ja się tylko obawiam, że my, rzucając pewne hasła w tej dyskusji, będziemy bardziej myśleli o tym, o szczegółowych przykładach i niezafunkcjonowania pewnej relacji, czy na poziomie kościół-polityka, czy na poziomie kościół-sztuka. Będziemy mieli w głowie, z tyłu głowy cały czas bardzo konkretne przykłady, które wcale zasadniczej tezy nie wywracają do góry nogami, tak jak nie wywrócą tego, że między sztuką, ja bym chciał pozytywnie i pokojowo tutaj wystartować w tej debacie, między sztuką a chrześcijaństwem nie tyle, że może być znakomita współpraca, dialog, a niekoniecznie konfrontacja, ale że ona też bardzo często była, czego dowodem jest wszystko to, co widzimy w przestrzeni, mnóstwo obiektów kulturowo-sakralnych, ta sztuka, która w wielu wymiarach jest sakralna i była i współpracowała z tym światem przecież zewnętrznym. I proszę Państwa, tutaj by też można szukać bardzo wiele punktów stycznych tego autentycznego dialogu, który miał miejsce, choć nie bez przeszkód się w pewnym momencie załamał i właśnie XIX wiek. No i stąd dzisiaj już mówimy też niekiedy nawet o przepaści, jaka powstała w niektórych dziedzinach. No ale chyba warto także wiedzieć, że ta współpraca była. No i warto też powiedzieć na początku jedną rzecz istotną, że Kościół ma swoją misję do spełnienia i państwo, czy wspólnota polityczna ma swoją misję do spełnienia, a jedna i druga istnieje w tej rzeczywistości. Nie w niebie i nie w piekle, tylko na ziemi. A rzeczą wspólną jest człowiek, osoba ludzka, którą mamy się zajmować. I zajmuje się nią Kościół, i zajmuje się nim państwo, czy lepiej mówiąc wspólnota polityczna. W związku z powyższym istnieje autonomia między tymi dwiema rzeczywistościami. Kościół ma swoje własne cele. Tym celem jest budowanie Królestwa Bożego, inaczej zbawienie w Chrystusie. A państwo ma swój własny cel, jaką jest organizacja życia społeczno-politycznego i ekonomicznego. Tylko państwo znowu zarzucicie, bo to jest znowu idea, to jest zasada podstawowa, a potem powiecie to w takim razie, dlaczego Kościół chodzi za głęboko i tak dalej. No bo rzeczywistość duchowa czy religijna, ona ma także swój wymiar przestrzenny, doczesny, nie tylko transcendentny, jak to mówimy, nadprzyrodzony. Gdyby sztuka miała tylko duchowy wymiar, to by nie można było jej pokazać, a jednak pokazujemy ją także w wymiarach zewnętrznych, intercepcji człowieka, jego zdolności, możliwości przekazu, pewnej metody przekazu. I tutaj się rodzą niekiedy problemy, także te, które pewnie jeszcze przed nami. Więc na początek powiem, że nie widzę żadnej tutaj konfrontacji ideowej, ideologicznej pomiędzy demokracją a Kościołem. Tak, ksiądz profesor powiedział, że w zasadzie na poziomie ideowym czy deklaratywnym takiego konfliktu nie ma, no ale spotykamy się przy okazji sprawy, która była przykładem takiego właśnie konfliktu. Ksiądz profesor powiedział także, że Kościół realizuje misję, którą jest zbawienie w Chrystusie, państwo zaś realizuje misję opieki nad obywatelami. No problem się, jak rozumiem, dla strony kościelnej pojawia wtedy, kiedy państwo umożliwia w tej przestrzeni wspólnej pewne działania, które zaszkodzić mogą zbawieniu w Chrystusie w optyce Kościoła. Do tego typu sytuacji, czy tego typu działań, myślę, zaliczane jest przez wielu hierarchów kościelnych i teologów wiele rozmaitych działań artystycznych, które definiowane są jako bluźnierstwo. Bluźnierstwo jest zaś obrazą uczuć religijnych, obraza uczuć religijnych. To paragraf 196 kodeksu karnego jest penalizowana w Polsce. Podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W związku z tym te konflikty widzimy i Kościół występuje jako aktywny uczestnik życia społecznego, życia publicznego, zainteresowany w kształtowaniu tej przestrzeni, zainteresowany także w blokowaniu pewnych zjawisk, które definiuje jako dla zbawienia w Chrystusie szkodliwe. Rozumiem. Tak, zapytania były na końcu. Tak, rozumiem, że to jest jakby adwerbum do mnie, więc nie dlatego, że chcę zabierać głos. Chcę powiedzieć o jednym.
Neutralność ideologiczna to nie jest neutralność aksjologiczna. To są dwie różne rzeczy. Oczywiście wchodzenie w przestrzeń państwa ideologiczną to nie jest absolutne zadanie Kościoła i nigdy nie powinno być. Nawet jeżeli są przypadki łamania tej zasady, ale wyjątek jakby potwierdza regułę. My nie mówimy teraz o konkretnym przypadku. Natomiast, szanowni państwo, to po pierwsze. Po drugie, odpowiedzi na pana pytanie. Też chciałbym, żebyśmy uniknęli takiego błędu Kościół, to znaczy jaką mam koloratkę, bo który jest biskup, albo coś formalnego jako instytucja. Przecież Kościół to są ludzie. Kościół to w wypadku Polski, przypominam, jako społecznik, że ciągle to nie chodzi o procenty. To jest 94,5% Polaków jest w Kościele katolickim. A więc o społeczeństwie, mówimy o ludziach. Mówimy także o tym, o głosie ludzi. To jest też istotne, żeby nie powiedzieć, że coś górka tylko manipuluje, a doły są zachwycone. Podejrzewam, że w tych problemach tutaj konkretnych, które są przywoływane, no mają duży wpływ na decyzje czy zachowania hierarchów, także całe grupy ludzkie, które czują się urażone w swojej religijności, czy w swojej wierze, czy w swojej wrażliwości estetyczno-religijnej. No a właśnie państwo, będąc gwarantem wszystkich, nie tylko ludzi Kościoła, ale wszystkich obywateli, a także tych, którzy w Kościele są i są Kościołem, przecież to państwo to są obywatele wszyscy, być chrześcijaninem czy katolikiem w Polsce, to nie znaczy być obok państwa. Ja rozumiem troszeczkę tutaj takiego pytania pani dyrektor, że dlaczego państwo nie stało, czy nie stanęło po stronie artysty konkretnego czy artystów. Państwo nie jest od tego, żeby na wstępie bez ani nie miało występować za, ani przeciw. I tak samo w stosunku do duchownego, tak samo w stosunku do ateisty i tak samo do każdego człowieka. Trzeba przypadek rozważyć. Jeżeli artysta, ale także górnik, ale także ksiądz łamie prawo, to trzeba go ukarać. Jeśli nie łamie, to go nie ukaram. Ale nie ma takiej wyłączności, że oto nagle, bo już to wtedy tworzymy pewną ideologię, że ktoś, czy dany twór, czy dana grupa ludzi jest sama z siebie, że tak powiem, już uwolniona od odpowiedzialności. Chodziło tylko o to, że prawo w Polsce gwarantuje wolność wypowiedzi, a artystkę za to, że pokazała pracę w przestrzeni do tego przeznaczonej, czyli nawet nie w przestrzeni publicznej, tylko w galerii, usiłowano pociągnąć do odpowiedzialności. Więc wydaje mi się, że to jest taka podstawowa funkcja państwa, że to był właśnie obywatel do obrony, że za tym nie stoi żadna specjalna ideologia poza konkretnym paragrafem. Ja się czuję nieśmielona, oczywiście nie śmiem nawet próbować, jako że nie mam tych lat spędzonych w seminarium, gdzie uczą używać argumentów różnych, ale jednak pewne rzeczy musimy sobie chyba wyjaśnić, bo to nie jest tak, że ja rozumiem, że ksiądz tutaj jest, bo jest wybitnym specjalistą, ale czy ksiądz Baniecki albo ksiądz Szymański mogliby tu usiąść i z nami rozmawiać? Ale czy teraz mogliby usiąść i rozmawiać? To jest to, o czym dokładnie pisała profesor Łętowska, że ksiądz myśli, czy tak by było, bo jednak ksiądz Lemański bardzo wyraźnie odmawia spotkań, bo ma zakaz. Ksiądz Boniecki odmawia spotkań, bo ma zakaz. To nie jest tak, że jesteście panowie grupą kolegów, którzy się spotykają i każdy odpowiada za siebie. Tylko jest pewna instytucja, z którą się wiążą pewne postrzegania społeczne i to, że ktoś nosi koloratkę, bądź to, że nosi sutannę, wywołuje w sferze prawnej, społecznej, publicznej konkretne skutki. Natomiast chciałabym jednak na jedno zwrócić uwagę. Nie możemy mylić chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego. Musimy mówić, że mówimy o chrześcijaństwie w wydaniu Kościoła katolickiego i o chrześcijaństwie, bo jednakże na tym tle jest bardzo wiele różnic i jeśli będziemy brać chrześcijaństwo pod uwagę, to królestwo moje nie jest tego świata. To zostaw wszystko i idź za mną, a nie bogać się i zabieraj jak najwięcej. Są zupełnie różne podejścia. Natomiast wracając do tego, co ksiądz powiedział, to jest nie fair.
ksiądz mi chce powiedzieć, że przyszli na wystawę, przyszli do teatru, ludzie obejrzeli to, co widzieli i stwierdzili, że obrażone zostały ich uczucia religijne, czy może usłyszeli z ambony, że się obraża uczucia religijne, czy może jednak zostali poinformowani, że mają przyjść pod teatr, pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej, nawet nie wchodząc, nie oglądając czegoś, co kiedy ja to zobaczyłam, dla mnie było oczywiste, że oglądam, mówię w tej chwili, jak się nazywa? Markiewicz. Dla mnie to była powtórka tak naprawdę z adoracji Chrystusa wzięta z obrazów 13, 14, 15 wiecznych. Tak to wybrałam. Kompletnie nie rozumiałam, o co chodzi. Natomiast było charakterystyczne, że osoby, które protestowały, protestowały z księdzem na czele i jednak pod muzeum. Czyli jednak nie daliśmy tym ludziom możliwości, aby wyrobili sobie własne zdanie. Na tym rzecz jeszcze nie skończyłam, bo chcę powiedzieć, że także ten artykuł brzmi w sposób dokładnie taki. Kto? Ja mam wrażenie, czego tutaj brzmienia dokładnie mogę odczytać. Nie, już mi się to wszystko rozwala niestety. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej, miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega karze. W związku z tym to nie ma nic wspólnego tak naprawdę ze sztuką. Jest to naciąganie, jest to działanie szalenie nieprzyzwoite, które pokazuje ogromną, znaczy tu widzicie Państwo rzecz, która jest niezwykle ciekawa, bo oczywiście jest między nami różnica taka. Ksiądz ma do dyspozycji ambony. My zazwyczaj nie mamy do dyspozycji nic. Natomiast jest prawdą, że ci katolicy, o których ksiądz mówił, coraz rzadziej przychodzą do tego kościoła i słuchają spotkań ambon, ponieważ źródło Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pokazuje, że w roku 2013 to już jest 39%. Czyli tak naprawdę nie mówi ksiądz w imieniu społeczeństwa, które na pewno jest, które wyrosło na wartościach chrześcijańskich. Natomiast to nie jest to samo, co ludzie, którzy uczestniczą w działaniach Kościoła katolickiego. Możemy mieć godność wyciągniętą z chrześcijaństwa, ale to nie jest ta sama godność, jaka jest reprezentowana w Kościele katolickim. Natomiast to, że sobie pozwalamy na robienie spraw sądowych i skazywanie ludzi, to świadczy o tym, że w sferze wyobrażenia Kościół ma władzę. Kościół może naginać prawo, nawet wbrew temu, co litera tego prawa mówi. I oczywiście to są wielkie słowa, które się w praktyce przekładają na urzędników, którzy będą spolegliwi, na sędziów, którzy będą posłuszni, na innych, którzy się nie chcą narażać, od czego zależy być może moja praca, być może mój awans. Być może jak będę postrzegana w środowisku, większość z nas jest sporadliwa. W związku z tym rzeczywiście tu siły są nierówne, natomiast to jest naruszanie prawa. I to na pewno nie jest tak, że my obywatele żądamy, żeby skazać. Nie, my mamy powiedziane, jak się zachowywać, nawet nie widzę dzieła. A propos tego niewidzenia dzieła, bo w przypadku Mankiewicza to jest szczególnie bolesne, to jest praca z 93 roku. Praca wyglądała, kiedy Mankiewicz był jeszcze studentem i intencją tej pracy, te komentarze były szeroko dostępne wtedy i dzisiaj, było zbliżenie się, czy jakby takie emocjonalna ekspresja uczuć religijnych spotka się przeciwko skostnieniu obrządku kościelnego. Taka była intencja tej pracy. I artysta ją szeroko propagował. Także dochodzi też dokładnie ta sama sytuacja dotyczy Golgota Piknik, który to jest w swoim przekazie taki niezwykle humanistyczny spektakl. Także artysta nie dostaje żadnej szansy, żeby jego intencje były rozważane i rzeczywiście bardzo często te ataki, skandale, których tutaj można by wymienić wiele, opierają się na nieoglądaniu, niekontaktowaniu się w ogóle z dziełem sztuki, na pewnego rodzaju przesądzie. Ja nie twierdzę, że być może można
i to jest zadanie instytucji, lepiej się tym zająć, to jest inna sprawa, ale te takie ewidentne ataki, no to niestety był gdzieś tam u podstaw jest zła wola nieprzyglądania się pracy artysty. Albo interpretowania jej wbrew intencją, co nie jest zakazane, ale... No ja tutaj ad vocem i do pani profesor, i tutaj do pani dyrektor. Wywołany został przykład Markiewicza. I tutaj pani profesor sugeruje, że te reakcje były sterowane w pewien sposób przez autorytet i kościół. Ja pracę Markiewicza, ja powiem tylko moje doświadczenie. Pracę Markiewicza po raz pierwszy zobaczyłem w tej słynnej wystawie Religia w Brukseli. To było w 2001 czy 2002 roku, jakieś paręnaście lat temu. I poszliśmy na tę wystawę z moimi znajomymi, prawda, z Wydziału Teologicznego w Lowaniu. Było paru księży, ale było też paru świeckich, nie Polaków, powiem od razu, nie Polaków. Nie byliśmy sterowani, po prostu jeżeli ktoś sterował, to ja sterowałem, po prostu my poszliśmy na taką wystawę, ale ja nie jestem autorytetem kościelnym, w tym sensie, że nie sterowałem prawa tutaj, czy nie byłem wtedy tak. No i było tam mnóstwo różnych dzieł. I była, nie wiem, Matka Boska Częstochowska z zamalowanymi wąsami, bardzo piękne fotografie stylizowane na Madonnę. Tu pani dyrektor może, nie wiem, podać nazwiska i przykłady. Doszliśmy do dzieła Markiewicza i jednak reakcja nie była taka przychylna. No, to byli jednak ludzie związani z Wydziałem Teologicznym, nie związani z Polską, nie sterowani, ale jednak pamiętam do dzisiaj taką reakcję jednego studenta z Australii. Na polskie standardy powiedzielibyśmy, że bardzo otwartego, który jednak był bardzo zbulwersowany. Jest pytanie teraz, czy istnieje coś takiego jak uczucia religijne, które mogą być obrażone? I jak się do tego ma wolność twórcza? Swoboda twórcza. Tak? Blasfemia, czyli mówię o bluźnierstwie tutaj, no jest taką kategorią, która istnieje w teologii, tak? od bardzo dawna. Jest wymiana w Ewangelii, samo słowo, prawda, blasfemia i to, że można po prostu, nie wiem, dokonać czegoś takiego jak bluźnierstwo. Jest to w jakiś sposób także część wiary chrześcijańskiej, doktryny chrześcijańskiej, tego, co się wiąże z chrześcijaństwem. Można dokonać takiego czynu bluźnierczego, to, że tutaj rzeczywiście ważna jest intencja. Ważna jest intencja. Znaczy, czyn bluźnierczy odnosi się do Boga, jest w dużym stopniu obrazą Boga. Jeżeli ktoś się czuje obrażony jako człowiek, to dlatego, że Boga obrażono. Tak? Jego to boli. I często, o czym artyści niektórzy zapominają, to się wiąże także z tym, że ci ludzie mają poczucie krzywdy. Pytanie, czy wolność artysty, prawda, nie powinna być ograniczona tym, że ktoś czuje się skrzywdzony. I teraz jest pytanie następne. Rzeczywiście, może intencja artysty była inna, mówię tych reakcjach pierwotnych właśnie sprzed parunastu lat w Brukseli, ale nie było przestrzeni, to jest wina jakby obu stron, żeby sobie wyjaśnić, na czym ta intencja polegała i żeby doszło do rozmowy. Bo jeżeli nie dochodzi do rozmowy, to rzeczywiście mamy taką sytuację, jak wtedy, to jest bardzo nieszczęśliwa, że coś się stało z Bełgota Pitkin, od razu powiem. Dlatego, że tutaj rzeczywiście mamy jakąś sytuację, trochę to tak wyglądało, na mobilizację wiernych przez arcybiskupa Gondeckiego, który po pierwsze pisze list do dyrektora festiwalu, ale także wzywa do tego, że tutaj mniej więcej się takiego dzieje. W obu przypadkach, zdaje się, nie jest do końca prawdziwe, ale to, bo ci, którzy protestowali, to ponoć niektórzy była taka sytuacja, że protesty były przed, nie widzieli tego przedstawienia, opierali się na jakichś relacji, nie wiem, z Francji, tak, z Tuluzy, ale byli też tacy, którzy protestowali po obejrzeniu i rzeczywiście czuli się dotknięci. Tak samo wśród tych protestujących, nawet jeżeli to była grupa religijnych takich bigotów, bo tak też ich określano tutaj przy Centrum Sztuki Współczesnej, były tam też osoby, które widziały dzieło Markiewicza i czuły się tym zbulwersowane. A do dialogu nie doszło, tak? Do dialogu nie doszło. Jest pytanie, czy to jest tylko kwestia tego, że ci ludzie, katolicy, chrześcijanie, mimo wszystko, no, ja wiem, że można to odróżniać, pani profesor, ale
Na pewnym poziomie, no to jednak aksjologia będzie taka sama, pani, nie? A dobrze, nie? Ktoś, kto w imię Chrystusa grozi, zastrasza, obraża Chrystusa. Jeżeli idzie pan w imię Chrystusa, a ktoś pana obrazi, to ma pan nadstawić drugi policzek i robić swoje, a nie nasyłać prokuratora i nie odwoływać się. Czy mogę powiedzieć, że coś mnie obraziło i że jestem z tego powodu smutny? Jeśli można. Wydaje mi się, żeśmy sobie rolę trochę pozajmowali, bo pani profesor mocno się uczni teologię. Nie wiem, czy pani ma wykształcenie teologiczne. A kim trzeba być, żeby czytać? Ale niech pani pozwoli, bo ja pani ani razu przeszkodziłem. I te uszczypliwości pani także przyjmuję na klatę, że tak powiem, ale powiem pani szczerze, że nie tylko seminarium skończyłem wyuczone, ale parę uniwersytetów także za granicami. Więc proszę nie deprecjonować tak na wejściu, bo ja pani żadnej tutaj uwagi tego typu nie czynię. Ale pani profesor, czy w ogóle w tej debacie uczestnicząc, no nie można mieć pretensji, korzystając ze swojej własnej wolności, mając prawo do wolnej oceny, interpretacji dzieła, bo na przykład pani podaje przykład ze swoją własną właśnie interpretacją, czy wolnością do interpretacji, jednocześnie zabierać ją innym w imię tylko tego, że to są ludzie, którzy mają inne zdanie. Gwarantuję pani, ja nie mam takich danych jak pani, kto akitował gdzie, ile i co, kogo, jak ustawiał, żeby tak, a inaczej patrzeć na Golgotę, czy na inne rzeczy, na nieznaną i tak dalej. Ale gwarantuję pani, że wielu ludzi nie podziela ten pani punkt widzenia, może słuszny, może niesłuszny, i ma inną wrażliwość artystyczną i religijną. I ma do tego prawo, bo to prawo gwarantuje konstytucja. I z całą pewnością ani Nieznalską, ani żadnego z artystów w Polsce nie skazywała inkwizycja, bo takiej nie ma, ani jakikolwiek sąd kościelny, bo takich też nie ma. Jeśli pani ma w tym momencie pretensje, to do prawa, do tych, którzy ją stanowią i egzekwują. Dlatego, że no nie mieszajmy tu trochę porządków. Sama pani jest prawnikiem, dobrze wie, do kogo adresować zatem pewne uwagi. Więc można mieć pretensje do całego świata, że nie podzielają, w cudzysłowie oczywiście, że nie podzielają mojego punktu widzenia. Problem jest w tym, że nie musimy sobie skakać do oczu teraz w tej debacie i dyskusji, tylko powiedzieć tak, są różne wrażliwości, różne punkty widzenia. A może bardziej niż teraz się zajmować tym, kto co uważa o danym dziele, o danym spektaklu, to może warto pomyśleć, jak edukować ludzi do zrozumienia sztuki bardziej, jak się wspólnie zająć właśnie nie ideologizacją tych wydarzeń, a edukacją, zrozumieniem, oczarowaniem sztuką, żeby ludzie mieli więcej wiedzy na ten temat i warsztatu do przygotowania. Może wtedy wyjdziemy z ideologicznych sporów, bo mi się wydają one bardziej ideologiczne niż artystyczne, czy nawet religijne. Więc troszkę więcej spokoju by się nalega wszystkim, nie tylko tu, ale w ogóle mówię o Polsce, przydało. Mam wrażenie, że pewne podziały ideologiczne, czy polityczne, czy partyjne wchodzą, wcinają się także w te przestrzenie artystyczne i wtedy się już nie patrzy, sztuka dobra czy nie, obraża czy nie, w jakim stopniu obraża, tylko jest myślenie już bardziej takie właśnie ideologiczne, że trzeba bronić jednej czy drugiej strony. Autonomia, powiem tylko jeszcze jedno. Pani profesor, proszę mi wierzyć, że znowu powołam się tutaj na doktrynę Kościoła, wyrażoną choćby w soborowych konstytucjach Sacrosanctum Concilium o liturgii, ale także w Gaudium et Spes, to jest taka znana konstytucja duszpasterska. To jest wyraźnie powiedziane o autonomii sztuki, kultury, że Kościół ją respektuje i tak dalej. Co nie znaczy, że w danym przypadku nie zdarzy się brak tego respektu. No ale to znowu mówimy o szczegółach, a nie o zasadzie. I dlatego pani już tutaj mówi, że nie. No to proszę zobaczyć te dokumenty i poznać doktrynę Kościoła odnośnie sztuki. Bardzo to pomogło, kiedy od czasu do czasu hierarchowie na przykład wystąpili z taką inicjatywą, żeby bigotów powstrzymać, żeby może spektakl zobaczyć, żeby dyskusję zainicjować. To by niezwykle pomogło. To byłby wielki krok. Ale druga strona, tak, zgoda. Ja się druga strona cały czas. Bo wydaje mi się, że sytuacja z lat 90. była inna. To rzeczywiście była sytuacja wojenna, szczególnie, że ksiądz ma rację, państwo często reprezentowało, znaczy, trudno jest mi oceniać wyroki, ale reprezentowało
takie, przede wszystkim no, nie respektowało autonomii artysty, tak to nazwijmy, którą konstytucja gwarantuje, bo już nie chcę dochodzić, co reprezentowało. Ale to się zmieniło. Rzeczywiście teraz rzadko zdarzają się protesty, zdarzają się nawet agresywne ataki, zdarzają się doniesienia do prokuratora, to już raczej nie pociąga za sobą skutków prawnych. To wydaje mi się, może trzeba by się temu przyjrzeć dokładnie, ale przynajmniej nie ma takich głośnych ostatnio spraw. I to sprawia, że instytucje kultury są o wiele bardziej otwarte, bo o wiele nie czują się zagrożone. Zagrożenie wielokrotnie. A czy z tymi, co byli obrażeni, tego nie wiem, bo... Można by się dowiedzieć, dlaczego byli obrażeni. Właśnie ja już oddaję recenzję do nich, że byli obrażeni. Oddaję głos pani profesor Monice Płatek, żeby się pani profesor odniosła do tego, co powiedział ksiądz. Natomiast jeszcze chciałbym jeden taki wątek tutaj dołączyć do naszej dyskusji, na który z kolei Sebastian Duda zwrócił uwagę. Wydaje mi się, że to jest chyba zagadnienie jakoś fundamentalne dla tego tematu, którym się dzisiaj zajmujemy. Mianowicie, czy istnieją uczucia religijne, co to są za uczucia religijne, jak je się identyfikuje ewentualnie i czy powinny być chronione w kodeksie karnym? Ja się chcę odwołać do mojej reakcji, bardzo przepraszam, natomiast to jest prawdopodobnie znów różnica między nami, pomiędzy katolikiem i chrześcijanką. Z tego bowiem powtórzę to, co powiedziałam. Ktoś, kto w imię Chrystusa grozi, zastrasza i mówiąc, że obrażanie, moje uczucia religijne są obrażone, odwołuje się do kodeksu karnego, obraża Chrystusa, ponieważ bardzo możliwe, że jest to wynik tego, co od XI wieku bodajże się działo, kiedy zabroniono maluczkim czytania Pisma Świętego, ale jest to dokładnie sprzeczne z naukami Chrystusa. W związku z tym nie muszę być teologiem, mogę być jak to dziecko, które przyprowadzono do Chrystusa i które pierwsze wejdzie do Królestwa Niebieskiego i dopóki nie będę tak myśleć i tak działać, to będzie teraz, to będzie gorzej, a nie lepiej. I nie może mi ktoś, kto ma 3, czy 4, czy 17 tytułów, mówić, że ja nie mogę sama czytać Ewangelii i myślę, że by nam bardzo dobrze zrobiło wszystkim, gdybyśmy w związku z tym nadstaw drugi policzek jest odpowiedzią na moje obrażone uczucia religijne i swoją postawą, swoim życiem mam zaświadczyć, czy oddaję wszystko i idę za tym, co mówi Pismo, czy raczej zabieram wszystko innym i się bogacę kosztem innych. To jest jedno. A teraz jeżeli pan mówi, czy uczucia religijne powinny być w kodeksie karnym? Czy nie. Istnieją w ogóle uczucia religijne? Ja mam wątpliwości. Ja tego nie wiem. Ale w związku z tym, że tego nie wiem, że to jest pojęcie tak bardzo nieostre i w związku z tym grozi tym, żebyśmy kierowali się innymi kryteriami niż uczucia religijne, skoro nie wiemy, co to jest, tego nie powinniśmy mieć w kodeksie karnym. Jak i wiele innych rzeczy, nie możemy nakazać, cudownie byłoby, gdyby wszystkie dzieci były kochane, naprawdę. Natomiast nie możemy stworzyć przepisu, masz kochać dziecko swoje. My możemy prosić, my możemy stwarzać warunki, w których ludzie będą mieli możliwość poznać swoje dziecko, dać się temu dziecku również poznać i w związku z tym wyzwolić uczucia do tego dziecka. Natomiast nie możemy tego nakazać. Wiemy również, że nie możemy, aczkolwiek innych państwa to robią, ale nie możemy zakazać zdrad. Nie możemy nawet zdefiniować zdrady, bo przecież to się nie ogranicza do stosunku seksualnych na litość boską. Czyli są rzeczy, które się w kodeksie nie powinny znaleźć, ale chciałbym powiedzieć o rzeczy najważniejszej. Kodeks karny nie jest środkiem do rozwiązywania problemów społecznych. Najczęściej kodeks karny tworzy problemy, a nie je rozwiązuje. Jest to subsydiarne prawo, co oznacza, że powinno działać jako ostatnie. Ktoś, kto się odwołuje do prawa karnego, bez przerwy je zmienia i bez przerwy w nim grzebie, pokazuje swoją ogromną słabość intelektualną, polityczną, społeczną. I znaczy, gdybym ja była w jakikolwiek sposób odpowiedzialna za zarządzanie Kościołem katolickim, byłoby to ostatnie, do czego bym się odnosiła. Nie chciałabym żadnych związków mojej instytucji z kodeksem karnym, prawda? Natomiast to, co ksiądz powiedział, że nie ma sądu w Kościele, to co biskup Wesołowski w takim razie robi w Rzymie? To dlaczego nie jest sądzony w sądzie zwykłym, cywilnym, w Polsce? Nie zrozumiałem, nie, panie. Chciałem powiedzieć, że sądy kościelne są oczywiście
jest prawo, nawet w Kościele to się nazywa prawem kanonicznym, ale ono odnosi się do na przykład hierarchów duchowieństwa w wypadku sądu, o którym Pani wspomina. Natomiast żaden sąd na świecie kościelny nie może osądzić kogoś w sprawie karnej, ani także w wypadku takiego właśnie postawienia artysty o zniesławienie czy o obrazy uczuć religijnych. Tego nie może zrobić żaden sąd w tym wymiarze zewnętrznym, o którym mówiliśmy. Nie jest do tego uprawniony. Ten emocjonalny taki tutaj wywód, no jednak w Piśmie Świętym, w Biblii, mamy, to na poziomie Ewangelii listów Pawłowych, mamy określenia bluźnierstwa i mamy określenia zgorszenia, Pani Profesor. Ja nie chcę tutaj wchodzić w te tematy teologiczne mocno, no ale to nie o to chodzi, że ja to inaczej czytam. Pani mówi, że po prostu tam tego nie ma. Jest na temat obrazy Boga. Jest coś takiego. Jest na temat obrazy Boga, jest reakcji Boga. Bardzo dużo fragmentów można tutaj podać. Czy są uczucia religijne, to jest bardzo ważny temat. Ja uważam, i tutaj się z Panią zgadzam całkowicie, że prawo stanowione, prawda, jakby cała sfera religijna w tym momencie, na tym poziomie, wtedy, kiedy już nie mamy do czynienia z tym, o czym mówię na początku, z Christianitas, powinny być oddzielone, ale wiele osób myśli ciągle innymi kategoriami. Ja myślę, że podstawową osią konfliktu cywilizacyjnego w tym momencie w Polsce jest to, że niektórzy by chcieli to prawo boskie, jakkolwiek je definiują, wprowadzać do prawa stanowionego. I uważają, że to jest po prostu niezbywalne, że po prostu coś strasznego się staje wtedy, kiedy nie mamy jakby realizacji, nie wiem, chrześcijaństwa w konkretnych przepisach, że chrześcijaństwo się nie realizuje w konkretnych przepisach prawa stanowionego. Ja uważam, że teraz, no ale to naprawdę, żeby postępować w ten sposób, myśleć w ten sposób, to trzeba sobie jakby uświadomić ten moment, że w dużym stopniu logika rozwoju demokracji liberalnej w tym momencie nie musi się zgadzać z chrześcijaństwem. Może iść obok, może mu się przeciwstawiać i chrześcijanie mogą reagować na to nie tylko, nie wiem, buntem i za wszelką cenę bronieniem jakby tych starych wartości związanych z Christianitas, ale czymś innym, no działaniem chociażby, nie wiem, w dialogu wtedy, żeby sobie powyjaśniać pewne rzeczy, tak jak w przypadku, o których tutaj mówiliśmy, a do tego dialogu nie doszło. I to nie tylko z powodu takiego, że nie wiem, strona katolicka była zamknięta. Ja bym sobie chętnie porozmawiał na ten temat. Ja myślę, że nie ma żadnych przeszkód, tylko że jednak... Ale po prostu nie pomyślano. Nie, no nie sądzę, że nie pomyślano, dlatego że akurat ta sytuacja w zamku ujazdowskim to był atak na pracę. Najpierw tą pracę zniszczono, a potem urządzono protest. Więc to była trudna sytuacja, trudno było dialog w tej sytuacji. No, że nie z tą grupą, która wtedy to zrobiła, no ale... Jak mówię, no Kościół to jest także, nie wiem, wspólnota bardzo pluralistyczna. Chrześcijanie w Polsce to jest wspólnota bardzo pluralistyczna także. Znaczy mnóstwo ludzi, którzy nawet świadomie przeżywają swoją wiarę, nie zgodziłoby się z tymi bigotami, ale niekoniecznie zgodziłoby się na Markiewicza, prawda, jego przekaz. No to ja się zgadzam. To jest takie pole, że ta dyskusja się cały czas odbywa. Może nie ma tego środowiska. Ja nie sądzę, żeby nie było tej rozmowy. My się odwołujemy do prawa, no to jest słabość. Ja się zgadzam z panią profesor. Ale no relikty akurat, to nie jest tak, że to jest, nie wiem, polska specyfika, bo prawo przeciwko świętokradztwu mają kraje, no bynajmniej nie katolickie do tej pory, na rzecz jak jest, nie wiem, stosowane i tak dalej, to jest w Wielkiej Brytanii, niektórych Stanach, nie wiem, Ameryki i w Finlandii, właśnie w protestanckich krajach niektórych, to jest bardzo silnie obecny moment, definiowany świętokradztwo jako obraza Boga jest penalizowane. Po prostu reakcje są mniej gwałtowne niż w Polsce na różne rzeczy, jakby no, inna jest także świadomość, czy nie wiem, postać społeczeństwa, dlatego po prostu nie korzysta się z tego prawa, ale ono jest. Więc to nie jest jakby polska specyfika. Ja myślę, że w wielu tych konfliktach, których jesteśmy świadkami, w wielu tych sporach o rozmaite dzieła sztuki, no da się dostrzec taki spór czy konflikt, którego źródłem jest chyba pytanie o to, kto jest właścicielem pewnych symboli, kto decyduje o tym, kto ma prawo tych symboli używać. W przypadku dyskusji wokół Golgoty Piknik to szczególnie mocno się wydatniło, dlatego że Kościół w osobie także hierarchów, bo tam mieliśmy przecież interweniującego biskupa, który wysłał list do dyrektora festiwalu Malta,
ale słucham, grożąc de facto. Natomiast ta postawa jakoś prezentowana przez Kościół, przez dostojników, hierarchów kościelnych, to była postawa, która mówiła, Jezus Chrystus jest naszą własnością. Wy nie macie prawa z Nim nic robić, bądź też macie prawo robić tylko to, na co my Wam pozwalamy i co my autoryzujemy. W przeciwnym razie zablokujemy i będziemy się odwoływali do wszelkich możliwych środków, które mogą spowodować, że Wasze działania zostaną zastopowane. To jest spór o symbole w kulturze, o to, czy istnieją instytucje, które mogą pewne symbole monopolizować. Tak mi się zdaje. Zanim odpowiem na to pytanie troszkę szerszym kręgiem, ale nie za szerokim, przede wszystkim jeszcze wrócę do tego, że istnieją uczucia religijne, moim zdaniem, nie tylko moim, skoro zapisano je chyba na wszystkich konstytucjach świata. Więc ja tutaj nie będę się wstawiał w szeregu W wielu krajach europejskich nie ma penalizacji. Penalizacji, ale samo pojęcie gdzieś tam funkcjonuje. No, w każdym bądź razie, jeżeli prawo szczerzej broni przed obrazą osobistą, przed obrazą także własnych poglądów ludzkich, to moim zdaniem tutaj to nie jest jakieś nadwyrężenie prawa, że broni także ewentualnie przed obrazą uczuć religijnych, skoro Państwo sami napisali w przygotowaniu do debaty, w tym zapowiedzi, że religia zarówno jak i sztuka odgrywają bardzo poczesne miejsce w społeczności, w społeczeństwie, no to skoro religia we wszystkich społeczności w ogóle odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, no to mogą być sytuacje konfliktowe, że ktoś się czuje obrażany w swoich uczuciach religijnych. No ale to już, abstrahując od tego, taki jest zapis, zresztą nie będziemy dyskutować, taki jest zapis u nas w Konstytucji, więc to jest jakby z boku naszych możliwości reagowania tutaj. Chciałem tylko powiedzieć tak, że jeżeli ktoś się czuje w tym obrażony, urażony, no to może wystąpić względem praworządnego państwa o proces, który jeszcze nie jest żadnym skazaniem winy albo niewiny. I o to nie może wystąpić Kościół jako taki, żeby powiedzieć, że sądy kościelne, tylko obywatel ma takie prawo i ewentualnie te sądy będą rozstrzygać, przypominam jeszcze raz, o winie czy niewinie kogoś. I dlatego to jest ważna zasada, bo ostatecznie o tym tutaj mówimy. Po drugie, proszę Państwa, problem nie jest może tyle teraz w tych uczuciach religijnych, tylko wydaje mi się, że na naszym polskim gruncie jest większy problem w zrozumieniu autonomii, także artysty. Ona jest ważna, bez wolności artysta nie będzie tworzył, to będzie zniewolony, ale z drugiej strony no nie jest tak, że przez sam fakt, że artysta jest artystą, jest już Bogiem, jest ponad wszystkimi. Nie? On też podlega i konwencjom, i osądom ludzkim, no i nawet prawu, jak się okazuje. No więc też nie można powiedzieć, że z drugiej strony jest carte blanche, nietykalni, że jest jakaś grupa nietykalnych, bo może się zdarzyć, że na 100 czy 1000 wspaniałych artystów jeden jest prowokator. I chce to robić świadomie. I chce kogo... Może się zdarzyć. Nie wiem, no właśnie, na po to są te zapisy, że pewnie te zapisy mają tą trudną granicę, kiedy to jest prowokacja, a to jeszcze świadoma. Jeżeli nieświadoma, no to może to nie odpowiada. Nie chciał prowokować, wyszło na prowokację, ale kiedy by chciał sprowokować... Prowokacja jest narzędziem sztuki. Tak, ale już mówię o głębszej prowokacji, nie takiej zwyczajnej artystycznej, o prowokacji, która miała